Posługa diakonów została przez Sobór Watykański II postawiona w centrum życia Kościoła. Może to nieco zaskakiwać w czasach, gdy zawody służebne zniknęły z horyzontu, a wszyscy rękami i nogami bronią się przed określeniem ich w ten sposób. Więcej mówi się o służbach specjalnych niż o prawdziwej służbie wobec drugiego człowieka. Wszystkim wydaje się, że służba jest atakiem na równość ludzi między sobą. I można by rzeczywiście nabrać wobec niej uprzedzeń. Jednak musi nas przywołać do porządku widok Jezusa, który, można powiedzieć, stał się dla nas diakonem. Umywa nogi, ogłasza się sługą, nawet naszym niewolnikiem i w końcu umiera śmiercią niewolnika. Nie można zbagatelizować przykładu samego Jezusa. Kościół ma być taki, jak jego głowa. Od początku istniało głębokie przeświadczenie, że wolą Jezusa jest utrzymanie w Kościele struktur służby, ale jeszcze bardziej wychowanie serc do służenia. Nie wystarczy wyspecjalizować się w rozdawaniu jakichś dóbr, nie wystarczy też posiąść umiejętność wykonywania czynności liturgicznych, bo Kościół jest narzędziem zbawienia, ma prowadzić ludzi do Pana Boga, do świętości. Swoje posłannictwo musi pojmować całościowo. W Ewangelii dzisiejszej pojawia się święty Piotr, człowiek zbudowany z ludzkiej słabości i z Bożej łaski. Pan Jezus zaryzykował i uczynił go opoką swego Kościoła, ponieważ był jednego i drugiego świadom. To znaczy wiedział, jak jest słaby, gdy ufa sobie i jak może być mocny, gdy powierzy się Chrystusowi. Bóg potrafi przecież posłużyć się słabym człowiekiem, narzędziem nieudolnym, by przeprowadzić swój plan. W przypadku osób idących do kapłaństwa diakonat jest etapem przejściowym, bo celem jest prezbiterat. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że pierwszy etap otwierania się na kapłaństwo zaczyna się właśnie od służby. Papież senior Benedykt, przemawiając kiedyś do diakonów jeszcze jako arcybiskup Monachium i Fryzyngii, powiedział, że być diakonem oznacza uobecnienie na mocy sakramentu tajemnicy diakonii Jezusa Chrystusa, Jego miłości w Kościele. Oczywiście całe kapłaństwo jest ministerialne, służebne, ale diakonat szczególnie. Gorliwa i pokorna służba jest tu swego rodzaju testem na zdatność do wejścia na drugi stopień kapłaństwa, do prezbiteratu. W duchu służby podejmą się też nowo wyświęceni diakoni zadania głoszenia słowa, zadania ewangelizowania. Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że diakoni nie są drugą kategorią kapłanów, ale strażnikami służby w Kościele i że trzeba modlić się, aby przez wierne posługiwanie byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.